Halo, halo, dzień dobry, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Ostatnio skończyliśmy o tutaj. Słuchajcie, u was to prawdopodobnie było jakiś tydzień temu, u mnie to było jakiś miesiąc temu, także sztos, ale i tak nie jesteśmy w połowie przygody, bo ostatnio skończyliśmy Królestwo Kryształowej Czaszki i dzisiaj możemy przejść do tej oto odblokowanej skrzyni, czyli Raiders of the Lost Ark. Mamy tu jeszcze dwie następne. To będzie kolejno Temple of Doom i Last Crusade, ale jeszcze nam się nie odblokowały. A i tak będziemy grali według tego, jak filmy szły. Te pierwsze trzy, no bo najpierw musimy kryształową czaszkę, tak jak gra nam tutaj podpowiada. W każdym razie teraz Raiders of the Last Ark. Odpalmy. Start story. Ja nie będę zbędnie przedłużał. Zobaczmy, gdzie nas... Ło, przez ocean lecimy. Gdzie nas wyrzuci? Jeszcze dalej lecimy. Tak daleko lecimy. Ja nie pamiętam już, gdzie to się działo. Ale widzę, że daleko. A, ta scenka będzie super komiczna. No, Indiana Jones jest, widzę, zainteresowany misją. Już leci. No, a tu kula! Kula nas dogoniła. Dokładnie tak się to robi. Ja widziałem to przerażenie w jego oczach. No ale Indy się wyspał przynajmniej, nie? Nie ogarnę nawet, co się wydarzyło. Tak, tak. I teraz ten samolot jest tutaj wbity w ziemię. Trzeba go nie dość, że wykopać, to najprawdopodobniej jeszcze naprawić i kupić. Także no, postarali się. I ogólnie rzecz biorąc, wylądowaliśmy. Trochę awaryjnie, ale wylądowaliśmy. I widzę, że pierwsza misja na mapie wyświetla nam się już tutaj. Także po prostu wbijmy do tego budynku. Aha, nie będę musiał tego naprawiać, bo on tutaj stwierdził, że już nam to naprawi, także. Chociaż tyle, dobrze. Jest Marion. Witaj, Marion, z talizmanem, amuletem, bisiorkiem. Tym kółkiem na szyi. Ale dostał. Dostał szczękę. O, kolego, nieładnie tak. Nie wiesz, że się nie bierze nie swoich rzeczy? Laserem. O, ty dzbanie. Okej. Laserem nas tutaj próbuje chłop dorwać, ale ja się nie dam. Kolego, ty tak się tutaj z tym laserem nie rozpędzaj. My musimy to jakoś odbić w niego. Tak mi się zdaje. O, no tutaj nie ma szans, że mnie trafisz. No i co teraz, frajerze? Jak on się w ogóle nazywa? Ten chłopeusz. Bo akurat z poszukiwaczy zaginionej Arki to niewiele pamiętam. Była to część pierwsza Indiana Jonesa i chyba najmniej razy ją widziałem. Zdaje mi się, że najwięcej razy widziałem Świątynię Zagłady, mi się najbardziej podobała. Choć potem miałem dylemat, czy moją ulubioną częścią jest Świątynia Zagłady, czy może Ostatnia Krucjata, ale no definitywnie nie była to Arka, więc mało tutaj z tego filmu pamiętam. Dobra, musimy to zbudować. Powolutku, ale dość... Dobra, zrobione. Teraz tu. Okej. O, Marion, możesz przysłonić, dawaj. Ach, na niej się miałeś skupić. A! Okej.
No. Tak się to robi. Dobra, cykl. Lecimy z laserem. Przesuwamy. No i tak oto koleś został pokonany swoją własną bronią. Aha, teraz się będzie w dynamit bawił. Czyli standardowa kwestia. Skąd ty masz tyle tego dynamitu i gdzie go trzymasz, kolego? Dobra, szybko, zanim zacznie znowu razić tym laserem. Trzeba to zbudować tutaj. A najpierw rozwalić tych frajerów, którzy również próbują mi w tym przeszkodzić. A, pistolet się przyda, jak najbardziej. Na przykład dlatego. Bo oni dobra, z pistoletu schodzą na hita. To w sumie it makes sense. Aha, teraz trzeba będzie jakoś pokombinować, słuchajcie. W sensie, traf koleś w to. Aha, tutaj mi się wyświetla, że ja mam to tutaj przesunąć. Tylko, że to wtedy nie ma sensu. Chyba, że tak. Myślałem, że to się ma od tego właśnie drugiego odbić i... na odwrót, ale okej. Ważne, że działa. Tutaj coś było metalowego, co nie? A nie wiem, gdzie było coś metalowego. Wiem, że ten koleś skądś bierze dynamit i skądś bierze coś, czym może go podpalić. To jest dość tutaj intrygująca kwestia, bo nie wiem skąd, ale nie skupiajmy się na takiej logice, bo to nie ma sensu. Nie szukajmy w tym logiki. To ma być fun. Czy ja ich właśnie klepię bananem, tak chciałem na to zwrócić uwagę i poszło mi z tym całkiem nieźle. On chyba powinien już zdechnąć, a ja go biję non stop. Jak przestanę go bić, to chyba zginie. Nie? Co jest? To w takim razie, no, nie chcesz żadnych jabłek, trzeba typa związać. No. Tak się to robi. Nie, ja poproszę to. Czy mogę zbudować drabinę? Nie, już myślałem, że będę mógł do niego wejść. Dobra, z tego przynajmniej schodzi na hita. Co mam zrobić teraz? Chyba nie muszę już nic zbudować. Chyba wystarczy, że... jakoś... no dawaj na to, no. Śmiało. No nie tak. A wiecie co? Chyba tak. Chyba nie tak. Chyba wiem jak. To się ma od tego odbić. W ogóle mam tutaj... oj, chwilunia. Zaraz, chwileczkę. Ależ to nie można tego tak zostawić. Przecież nam tutaj niewiele brakuje do tego. Trzeba sprawdzić, czy tu nie ma gdzieś ukrytych monet. To tak się nie zostawia rzeczy. Pianino pewnie można rozwalić. No i jeszcze tu jest krzesło do zbudowania. Nie! No szkurde! Sam się zabił, frajer. Aha, dobra, jeszcze jest szansa. Całe szczęście. Dobra się, kolego, nie rozpędzaj, bo ja potrzebuję pieniądze uzbierać. No. Trzask nos i po tobie. Ta chałupa powinna spłonąć? No, spłonie, dobrze. Łeb jak sklep, ale brak towaru, no. Bywa. Dobra, uciekajcie stąd lepiej, bo się spalicie. Okej. I mamy Marion. Dobrze. To był taki dość szybki poziom. Aczkolwiek... fajny, dynamiczny, na rozkręcenie przygody. Tak, na to czekałem. Na to czekałem, aż zaczną wyłazić z tych drzwi. To było oczywiste. Po każdym poziomie musi się pojawić... jakiś enemy do pokonania i do kupienia potem, no to jakby bez tego nie ma tej gry, nie?
Już się zdążyliśmy o tym przekonać. I myślę, że po każdym poziomie, jak się będzie taki pojawiał delikwent, to my sobie go będziemy pokonywać i kupować, bo w sumie dlaczego byśmy mieli nie zbierać postaci. I tak chciałem zrobić tę grę na 100%. Nie mam pojęcia, czy to zrobię. Mam nadzieję, że tak, ale skoro ostatnio miałem miesięczną przerwę od grania, zobaczymy, jaką będę mieć później. Ale ja to zrobię na 100%. Zobaczycie, tylko musicie mi to wypominać. Dobra, nie przedłużam, to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych. Na razie i pa, pa.